9:36, w studiu cały czas. Agnieszka Kopuszowa-Wojska. Łukasz Starowiejski, a z nami nowy gość zapowiadany, najwyższy gość w historii Radia, Cezary Trybajski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ustaliliśmy, że 2.18, tak jak powiedziałem, jest ok. Tak, tak, okay. dokładnie. Ehm, Nie przypadkowo tu jesteś, chociaż oczywiście e, pogadalibyśmy o różnych tematach, ale zaczniemy od tego. Od wczorajszego spotkania, myślę. Jak oceniasz ten odmłodzony skład? I czy widzisz swojego następcę, może? To znaczy, no, powiem szczerze, że jestem troszeczkę zaskoczony, aż że kadra została aż tak odmudzona. Tego, tego się nie spodziewałem, prawda? Mamy praktycznie cały skład jest zmieniony, tam dwóch, trzech zawodników zostało, no, brakowało paru kontuzjowanych. No niestety źle zaczęliśmy tę eliminację i, i chyba każdy, każdy by chciał, żeby... Ci młodzi zawodnicy już teraz byli w stanie dźwignąć, yy, yy, zastąpić tych doświadczonych zawodników, no ale na to potrzeba czasu. Także no, nie wiem, jaki jest tutaj proces, yy, jakie, ma, jakie dostał yy, tak jakby wskazówki trener miliczyć, co ma robić, czy ten zespół miał budować już teraz na eliminację, czy to ma być taki proces długofalowy? I myślę, takie jest moje odczucie, że to jest proces długofalowy, bo, bo nie sięgał po tych bardziej doświadczonych zawodników, tylko od razu wpuścił młodych twierdzi, że no oni muszą zdobywać doświadczenie i myślę, że te eliminacje właśnie to, to im dają. Nie mogę się zgodzić tak, do końca z taką rewolucją. Jestem przeciwnikiem rewolucji. Uważam, że odmłodzenie kadry tak, że no nie wiem przy całej przyjaźni mojej i, i szacunku dla Bestii, dla Chrycaniuka, dla Kuliga mm, i kilku innych starszych slotera, koszarka, to rzeczywiście czas było być może na to, żeby wpuścić nową krew. Natomiast no takiego na przykład e, e, nie wiem, zawodnika jak Aron e, e, i jeszcze tam z dwóch takich starszych, bardzo zabrakło, żeby. Tym młodym dać też trochę komfortu psychicznego w wejściu do reprezentacji. Dokładnie, tak, tak samo uważam. Myślę, że tutaj Anzi Slaughter, jakby się pojawił, czy Aaron Cel, myślę, że jeden mecz by był na pewno do, do, do wygrania, chociaż nawet można się pokusić o dwa, bo, bo mimo że skład był młody, jednak walczył w końcówce do końca, prawda? O, o to zwycięstwo zabrakło paru skuteczności, paru celnych rzutów i, i, i paru zbiórek, i, i zupełnie inne wyniki mogły być. Także, no tak jak wspomniałeś, troszeczkę za szybko taka. Została odmudzona. Ja widziałem sporo e, względnie pozytywnych komentarzy nie zgadzam się z nimi na temat, e, jeśli chodzi o drużynę, bo trochę długimi momentami z Niemcami i z Izraelem wyglądali tak, nie jak drużyna, tylko taka grupa, która pierwszy raz się spotkała i trochę nie bardzo wie, co ma zrobić. Ustawione zostało kilka prostych zagrywek. Środkowy wychodzi wysoko i robi zasłonę, albo ten koszyczek tak zwany, czy przekazywanie z rąk do rąk, ale jakby nie widziałem koncepcji taktycznej gry za bardzo. No tak, no trener miał też mało czasu, żeby tą, tą, tą drużynę poukładać, prawda? A trzeba też pamiętać, że mamy wielu młodych zawodników, którzy nie grali na, na, na poziomie europejskim, grają u nas na krajowym podwórku, więc to zderzenie z tą europejską koszykówką da, dało znać o sobie, Niektóry, zwłaszcza rozgrywający, którzy popełniali błędy, wchodząc pod Wysokich. Często w polskiej lidze wystarczy lekki kontakt i, i wysoki traci balans. Niestety, no, ci europejscy centrzy są wzmocnieni, są silni i tak łatwo nie, nie są odbijani. Ja mam takie pytanie bardziej, myślę, że jako sportowiec myślisz, że chodzi mi o szkolenie koszykówki w Polsce. Co jest powodem, że tak długo czekamy na taki medal imprezy mistrzowskiej i co można by było zmienić? To znaczy, problem jest taki, że do tej pory było tak, że rozgrywających centrów zawsze ściągało się z Europy. Nie, nie szkoliliśmy takich zawodników. Po raz pierwszy mamy tutaj Olka Balcerowskiego, który ma, 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 ma warunki. No, Czy znaczy, no, chciałbyś wcześniej... swojego następcę w NBA? No, bardzo chciałbym trzymał za niego kciuki, tylko właśnie po raz kolejny. No, mamy centra, który musiał wyjechać z kraju, żeby się szkolić. Nie, 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 nie szkolimy centrów i, i w, w Polsce. I to, to, to jest bolączka, dlatego no, trzymam mocno za jego kciuki, rozwija się w dobry sposób, mocno teraz się wzmocnił fizycznie, więc myślę, że jest na dobrej drodze i mega mocno trzymał kciuki. Jakby nie światełka w tych meczach, to Balcerowski jest absolutnie takim wielkim światłem, to jest facet, który przy tym swoim wzroście niezwykle szybko się rusza, jest w ogóle nie do przejścia pod koszem, to było zresztą widać w obu meczach, że i Niemcy i, 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 i zawodnicy z Izraela się bali wchodzić pod ten kosz, rzucali gdzieś nie wiadomo gdzie, bo on zawsze tam był. No tak, no, co jest, co jest e, zabawne, jest najmłodszym zawodnikiem, a najbardziej doświadczonym w tej kadrze. I, i tak jak tutaj wspomniałeś, no, potrafi wykorzystać swoje warunki fizyczne, gdzie, gdzie postraszy pod koszem, y, da kilka bloków. Y, no, jeszcze, jeszcze tutaj y, zespół nie jest w stanie go do końca wykorzystać, co było we wczorajszym meczu widać, gdzie czy nawet w poprzednich meczach, gdzie e, próbowano mu rzucić na Lejupa i, i, i te piłki nie dochodziły dokładnie do niego. No ale no, postrafi... Post... Postraszyć pod koszem. Będzie już po tym drafcie w NBA? Jest gotowy? E jak patrzysz na NBA, okej, okay, byłeś tam kilka lat temu, ale mimo wszystko trochę znasz realia tej linii. Tak, no, no ale trzeba też patrzeć, to nie jest tak, że NBA bierze zawodnika, który już teraz ma grać. Patrzą na potencjał, na to, jakie ma warunki, jak się rozwija. To nie jest tak, że nagle usłyszeli o nim i dzwonią, zabierają go prawda, do, do Stanów. Nie, on jest już podejrzany od, od jakiegoś czasu obserwowany, skauci patrzą na to, jak się rozwija. No i tak jak wcześniej wspominałem, jest na dobrej drodze. Ja, Chciałbym, chciałbym, żeby był kolejny w polach, bo nie, nie ukrywam, że dużo przyjemnie się ogląda tą Ligę, kiedy występują tam nasi rodacy. A ja jestem ciekawa, jak ty wspominasz swój wyjazd właśnie do Stanów i czy od razu tam się odnalazłeś? Dla kibiców był to szok, że Czarek Trybański znalazł się w NBA, a dla ciebie? No to znaczy ja miałem... Chwila, żeby, żeby, żeby się do tego y, może nie tyle co przygotować, bo ja wyleciałem do Stanów i walczyłem o to. To nie było tak, że z dnia na dzień. Wy nie wiecie przez co ja tam przeszedłem, przez te wszystkie testy, odwiedzanie wielu klubów, treningi. Y, więc gdzieś ta głowa powoli się, się do tego przyzwyczajała. Wiem, że tutaj w mediach była cisza o tym, tylko w momencie, kiedy podpisałem kontrakt nagle y, y, pojawił się Polak. Jak, jak to się stało? A, a ja tam byłem przez kilka miesięcy i, i, i przechodziłem wiele testów, przygotowywałem się. Do co tego. było najtrudniejsze w tej drodze do NBA? Co było najtrudniejsze? Y, cały ten przeskok, prawda? Bo y, ja, będąc y, grając w Polsce, ciągle słyszałem, że ja się nie nadaję, nie powinienem grać w koszykówkę, powinienem sobie odpuścić. Bo zacząłem dopiero w wieku 17 lat trenować i, i wszyscy twierdzili, że jest za późno. A, a mi ten sport tak się podobał, tak go kochałem, że, że no, powiedziałem sobie, że ok, może u was nie będę grał, ale znajdę klub, w którym będę grał. I, i, i byłem wyrzucany z jednego klubu, trafiałem do drugiego i, i ja się cieszyłem z tego, że mogę grać. No, a później, tak jak wspominałem, wyleciałem do Stanów, tam z, z taką opcją, żeby szukać klubu w Europie, ale podczas takich treningów... Przyglądała mi się jedna osoba, która po treningu podeszła i spytała się, co ja tu robię. Powiedziałem, że szukam klubu. Chcę Kursza grać gra. w Europie. Tak, dokładnie. Chcę <gry> grać w Europie. I co się okazało? To był scout z NBA, który się mną mocno zainteresował. Chciał wizytówkę do agenta, którą przekazałem, i, i na początku tego nie wiedziałem. Dopiero agent mi powiedział, że to, to jest scout NBA, który jest zainteresowany, żebyś wykonał trening dla drużyny. I no i zrobiliśmy to, to znaczy zrobiliśmy. no Kiedy to. Pojawiło się to zapytanie, nagle rumor się zrobił w NBA, że jest taki gość, który potrafi biegać, skakać i, i chciało 11 scoutów mnie obejrzeć. Przyjechało na taki trening, trening 11 drużyn mnie oglądało, więc no, to było dla mnie coś, coś, coś niesamowitego. Później, później się okazało, że... Te Każda z tych drużyn chce mnie widzieć u siebie, więc miałem na postanach, odwiedziłem 11 klubów, mega fizycznie to odczułem, no i tak jak wspomniałeś, no to był dla mnie duży przeskok. Trafiłem do tej wielkiej Ameryki, do najlepszej ligi, gdzie, gdzie wszystko wcześniej oglądałem tylko z telewizji, tylko mogłem pomarzyć o tym i nagle jestem tam. Jestem w szatni Minnesota i siedzę na krzesełku Kevina Garneta. No to, 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 to są przeżycia takie, które Rozmażyłem zostaną na całe się. życie. Spełnił ja. się taki American Dream trochę, a ja mam pytanie... Y takie, że y, różnica treningu tam, a w Polsce. Mnie, wiem, że to jest kolosalna różnica, ale czy mógłbyś tak troszkę powiedzieć słuchaczom? Tak, to była czy... ogromna, ogromna różnica. Y, przede wszystkim, co mnie na początku zaskoczyło, to to, że tam jest podział dla zawodników wysokich, małych, yy, czyli centrzy rozgrywający w, w Europie, w Polsce w tamtych czasach tego nie było. Tam był jeden plan treningowy i czy ktoś miał 2 metry, czy 1,60 m, wykonywał te same ćwiczenia, a tam nie. Tam po prostu byliśmy poddawani testom. Yy, trener wiedział, że powiedzmy, nie wiem, mam słabe nogi a silną górę, no to muszę pracować nad nogami. Czyli indywidualne, tak, indywidualne podejście. Dokładnie. No wiem, że to teraz się już zmieniło w Polsce, już jest, już jest dużo lepiej, ale w tamtych czasach, bo nie zapominajmy, to było 19 lat temu, kiedy ja tam trafiłem, to, to był inny świat, no to była ogromna przepaść. Ja, ja pamiętam, też byłem na, na, na treningach w koledżu, gdzie poszedłem grać sparringi sparingi i, i te obiekty, jakie, jakie były tam i, i, i warunki, jakimi mieli do trenowania ci chłopcy z koleżu, były dużo lepsze niż w klubach, w których ja grałem profesjonalnie. Uniwersytety te, czołowe tak. mają salę a nawet nie czołowe, ponad 10 tysięcy widzów albo 20 tysięcy widzów. Takie sale mają uniwersytety w Stanach. a tak, więc jak ja zobaczyłem te warunki, a, 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 a grałem wtedy w Pruszkowie, w jednym z topowych klubów, więc no to tam było... Tam 4 tysiące widzów mniej tak, więcej. Była ogromna przepaść. Powiedz mi, wracając jeszcze, wrócę jeszcze do tej reprezentacji, tej odmłodzonej. Myślę, że ona troszeczkę się wzmocni, no bo wrócą jakieś sokołoski, wróci ponitka i tak Widzisz przed nią szansę, żeby awansowała do mistrzostw? Widzisz przed nią szansę, żeby zrobiła jakiś krok do przodu, duży krok, żeby była w czołówce europejskiej? No na chwilę obecną będzie to trudne. Nie da się tego ukryć, co pokazał wczorajszy mecz. Graliśmy z Niemcami, który, który grał, można powiedzieć, trzecim składem, mocno rezerwowym, bo, bo za chwilę będzie w kolejnym okienku bo przyjadą zawodnicy z NBA. Mają siedmiu, mają zawodników w Eurolidze, więc to będzie zupełnie inny skład. Więc liczyłem na to, że, że, że przynajmniej ten mecz uda, uda nam się wygrać. No teraz w następnym okienku lutowym dwa mecze ze Estonią. To to będą takie... Ale jak mecz... przejdzie porzigis, to będzie kłopot. Porzingis. <laughs> tak, tak no, ale to, to będą mecze obyciałego niebiec. Także no, zobaczymy. No. Ciężko, ciężko w tej chwili coś prognozować. Ja myślę, że tak jak wcześniej wspomniałem, że to są mecze takie, żeby się oswoili, ograli i myślę, że y, tutaj ciężko będzie awansować. Awansować ciężko, w ogóle widzisz przed tym światełko w tunelu, że to będzie mocna reprezentacja, chociażby taka, jak jeszcze te dwa lata temu za Majka Taylora. Chciałbym, żeby tak było no, Pamiętajmy, że to są młodzi, młodzi zawodnicy Którym brakuje ogrania, doświadczenia i, I myślę, że takie mecze będą powodowały Że będą to doświadczenie zbierać Będą grać odważniej i, i rozsądniej Czarek, ja totalnie z innej strony Ponieważ bardzo mnie ciekawi Czy dzieci się teraz garną do koszykówki Wiem, że tym się zajmujesz, promujesz ten sport Kochasz go, ale czy jest, Czy widzisz takie właśnie diamenciki Wśród Ej. najmłodszych Powiem szczerze, że wbrew pozorom tego, co, co słychać, że koszykówka nie jest popularna, ja się z tym nie zgadzam, bo, bo robię różne projekty, czy biorę udział w projekcie Szyjemy Sport na Miarę z Krzysztofem Inaczakiem Marcinem Liejewskim, gdzie promujemy swoje dyscypliny. Jest zainteresowanie koszykówką. Otworzyłem też swoją akademię i tutaj jestem mocno zaskoczony, jak bardzo popularne się to stało. Dzieci przychodzą na zajęcia – po czym wracają do domu, opowiadają rodzicom, y, y, rodzice są zachwyceni, idą do, do, do szkoły, opowiadają kolegom, po czym następnego dnia jest telefon, a chcemy zapisać dziecko, bo tutaj kolega trenuje, opowiedział jak fajnie jest, czy może dołączyć. I tutaj się pojawia problem, bo, bo niestety jesteśmy ograniczeni z dostępem do hali i, i, i brakuje nam miejsc, więc no, musimy coś musieć na przyszły rok, żeby kolejne grupy powstały. Fajnie a to słyszeć. o po powiem tylko, bo szukałem sobie butów do kosza, wszedłem do dwóch sieciowych, Sklepów sportowych, i niestety to też pokazuje drugą, drugie oblicze jej popularności. W jednym była jedna para butów do kosza, w drugiej było cztery albo pięć, i żadnego na mnie. No to jaki ty rozmiar buta masz? się 46, no na, mały na koszykarza, wiem. Słuchaj, no ja mam 50 i potrafię znaleźć buty Nie, bo to jakby w specjalistycznych sklepach się znajdzie, chodzi mi o sieciowe, nie? Wszedłem do pierwszych z brzegu, żeby sobie przymierzyć i no i tak, butów do piłki nożnej jest 200, do biegania 300 para, do kosza 5. No. Nie, no, jest zainteresowanie. Jestem jednak zaskoczony. Myślę, myślę, że też duży wkład to miał, to miała, miała gra 3 na 3 chłopaków na olimpiadzie, to też pobudziło, napędziło to zainteresowanie. Czyli nie rywalizujecie, a widzisz takiej fajne, że tak powiem, konkurencje. No bo to jest takie. Ja na przykład wolę, przepraszam, że to mówię. Może nie powinnam, ale jest takie szybsze i mam wrażenie, że fajnie się to ogląda. Czyli dzięki temu też ta popularność wzrosła w zwykłej koszykówce. Tak, no ja nie, nie rywalizuję tutaj z nikim, ja, ja się cieszę w ogóle, jeśli ktokolwiek robi coś dobrego dla, dla koszykówki, cieszę się, że to 3 na 3 tak, tak, wystrzeliło, ta popularność wzrosła, e, chłopaki teraz też a, e, tworzą różne projekty, odwiedzają szkoły, zachęcają dzieci do uprawiania sportu, więc to jest coś fajnego. Super. Mm. Czyli jest jakieś światełko w tunelu dla koszykówki, ale problem chyba polega na tym nawet nie od samego początku, że dzieciaki się, żeby się dzieciaki garnęły, tylko żeby potem to szkolenie było ułożone, a tego jeszcze chyba cały czas daleko nam na przykład do siatkówki. No niestety, no do siatkówki nam jeszcze, jeszcze, jeszcze brakuje, no ale... Kurczę, no ja staram się robić to, co mogę. Na początku zachęcam te dzieci, i zarażam tą pasją. I... Ty i Marcin Gorta, robi robicie bardzo dobrą robotę, tak naprawdę. Bo, no przede wszystkim bo... robimy coś z serducha i z pasji, i to, 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 chyba, to chyba wraca. Ludzie to czują, że, że, że no dajemy z siebie wszystko i przykładam się do tego.